Przyjaciele, jestem tutaj, bo chcę wam powiedzieć o tym, o moim Bogu, o moim przyjacielu, o miłości, o prawdziwej miłości. Chcę wam powiedzieć o moim Bogu. Chcę wam powiedzieć o tym, że kiedyś ja, tak jak wszyscy tutaj w Polsce, byłam częścią religii, systemu religijnego. Szukałam na pielgrzymki. Modliłam się do obrazków. Przyjmowałam Eucharystię. Ale kiedy ja realnie spotkałam się osobiście z Jezusem Chrystusem, ja zrozumiałam, bo On mi to objawił, On mi to pokazał, że nie we płatku, nie we blasku, nie w płynu do jakichś miejsc jest życie. Życie jest w tym, że możesz spotkać się z realnym, żywym Bogiem. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jezus Chrystus to nie chlebek. Jezus Chrystus to nie larka. Jezus Chrystus to nie obrazek. To nie żadna marionetka. Jeżeli nawet wzdychasz do Boga, jeżeli wzdychasz do Boga, żeby Bóg cię uzdrowił, żeby odpowiedział do ciebie, żeby odpowiedział na twoje modlitwy, to chcę ci powiedzieć, że On nie odpowie, bo On jedynie odpowiada. On odpowiada do swoich dzieci, a nie jesteś dzieckiem Boga, jeżeli nie pojednałeś się. Jeżeli nie pojednałeś się, jeżeli nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego życia, jako swojego Pana i Zbawiciela. Ja zrobiłam to 10 lat temu i stał się cud, stał się cud. Ja zostałam natychmiastowo uzdrowiona. Ja byłam na bardzo ciężkich psychotropach, dlatego że miałam depresję. Miałam bardzo mocną depresję. Chodziłam do lekarza i on przepisywał mi różnego rodzaju leki, ale one mi nie pomagały. Nie pomagały mi. Ale kiedy ja spotkałam się z żywym Bogiem, w jednym momencie byłam uzdrowiona. A potem byłam wyzwolona z grzechu. Byłam wyzwolona z pornografii, z okultyzmu, z głupoty. Z iluzji, bo ja szukałam szczęścia w różnych lewych rzeczach. Ja szukałam szczęścia w karierze, w miłości, w innych ludziach. Ale rzecz jest w tym, że tam nie ma szczęścia, bo to wszystko się kończy. Możesz mieć moment czegoś z drugą osobą, albo możesz mieć moment satysfakcji, że masz nową torebkę, ale tam nie ma długotrwałego szczęścia. To szczęście odchodzi, ale kiedy spotkasz się z Jezusem Chrystusem, to szczęście zostaje w Tobie. Masz pokój w sercu, masz coś, czego ten świat nie może Ci dać. Jesteś wypełniony życiem. Masz pewność zbawienia. Nie musisz się bać. Nie musisz się bać o to, co się stanie z tobą po śmierci. Nie musisz się bać, bo jesteś zaopatrzony. Ja, odkąd poznałam Jezusa Chrystusa, jestem błogosławiona, bo On stał się przekleństwem, żebym ja była błogosławiona. On stał się ubogi, żebym ja była zaopatrzona. On stał się chory, żebym ja była zdrowa. To jest prawdziwy Bóg. To jest Bóg mocy. To jest Bóg, który zbawia. To jest Bóg, który odpowiada na twoją modlitwę. Ale On tylko jest w osobie Jezusa Chrystusa. I On tylko odpowiada na modlitwy. Na modlitwy. Na pośrednictwo Jezusa Chrystusa. Ale to nie jest ten Jezus, który jest marionetką. To nie jest ten Jezus, który jest jakimś
i On dzisiaj żyje i On może przyjść do Twojego życia. On może pojawić się w Twoim życiu. Jeżeli Ty uwierzysz, że On realnie istniał, że On był, jeżeli Ty uwierzysz w tym swoim i wyznasz Jezusa swoim Panem, swoim Zbawicielem, swoim ratunkiem, to On przyjdzie. Słuchajcie, przyjaciele, mówię, to są najważniejsze słowa Twojego życia, mówię do Ciebie. Weź te słowa do serca, kiedy pójdziesz dziś do domu. Otwórz swoje serce i powiedz: Jezusie z Nazaretu, nie znam Cię, ale chcę Cię poznać. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego życia. Ja wierzę, że to Ty jesteś Synem Boga Żywego. Ja wierzę, że to Ty jesteś Zbawcą. Ja wierzę, że Ty żyjesz. Ja wierzę, że Ty zmartwychwstałeś. Przyjdź do mojego życia.